Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w sobotę. My rozpoczęliśmy już weekend nareszcie. Nic tak naprawdę nie działo się ciekawego u nas w środku tygodnia. Jedyne to, że Augustynka na 100% rozpoczęła Terrible Twos, czyli bunt dwulatka. To już na 100%. Na pewno już ząbkuje również, ale faza buntu na pewno się rozpoczęła, więc próbujemy sobie jakoś radzić i z ząbkowaniem i tym buntem, jakoś musimy to przeżyć. A ja właśnie przyszłam z samego rana, jest 25 po 8, ale był u nas listonosz dość wcześnie, zazwyczaj chodzą troszkę później, tak około godziny 10, a dzisiaj wyjątkowo przyszedł bardzo wcześnie i przyniósł mi tutaj paczuszkę, za chwilę Wam pokażę, co w niej jest. I ja postanowiłam, że zejdę na dół, zacznę przygotowywać śniadanie. Wszyscy za chwilę na pewno do mnie dołączą, bo na razie są wszyscy na górze. I tak rozpoczniemy dzień. Pokażę Wam może najpierw paczuszkę. Ona jest z TK Maxx, ponieważ tam można zbierać punkty, klucze takie. Trzeba zebrać 5, żeby dostać niespodziankę i można potem sobie wybrać jakąś rzecz, udział w jakimś losowaniu, na wycieczkę czy sadzeniu drzewka. A ja wiem, że nie mam dużego szczęścia, więc postanowiłam wybrać sobie taką pewną nagrodę i wybrałam sobie to. Biodegradable Detangling Hair Set, czyli taki zestaw biodegradalny do włosów. Tutaj jest szczotka i grzebień. Zaraz zobaczymy. Nas na pewno się przyda teraz. Szczególnie, że Augustynki włosy też nam rosną. Dziwne bardzo w dotyku, takie chropowate. To już jest gładkie, ale szczotka jest chropowata. I tutaj jest grzebień. Więc zobaczymy, jak się sprawdza. Fajna niespodzianka z samego rana. A ja teraz będę zabierała się za śniadanie. Śniadanie już jest na stole, Augustynka z Sebastiankiem już siedzą, jedzą. Greg tylko robi kakao, mleko dla Sebastianka i pokażę Wam, co na śniadanie. Tutaj mamy croissanty, nie chciałam, żeby się zmarnowały, więc zjemy je teraz na śniadanie. Tutaj mam fasolkę, mój talerz brudny, pokroiłam croissanta dla dzieci na pół. I tutaj mamy jajka, boczek i tu fasolka. A jak na razie mamy pochmurny poranek. Wczoraj mieliśmy przepiękny dzień. Było słonecznie cały dzień, bez żadnej chmurki od samego rana. Dlatego cały poranek spędziłam z Augustynką na podwórku, w ogródku. Ona się wybawiła w wodzie, a potem tak dobrze spała. A dzisiaj no taki poranek. Słońce wyjdzie chyba dopiero po południu. A tam prześwity nieba już widać. A my już jesteśmy w samochodzie we czwórkę. Greg tam tankuje, jak widzicie. Cena paliwa £1,84, więc poszło troszeczkę w dół. A my jedziemy załatwiać sprawy. A żadne sprawy urzędowe, tylko same przyjemności, tak? Jedziemy najpierw po jajka chyba. Jedziemy odebrać koszulkę u Sebastianka. I też może będziemy kupić ten pieniądze. A portfel? Tak. Portfel. Sebastianek chce kupić portfel. Szykuje się już na urlop. Did you finish putting the petrol? That was quick. Już Greg zatankował, więc będziemy ruszać. Więc my najpierw jedziemy chyba po jajka. What about the cash? There's no cash machine? Nie. Okej, jeszcze musimy troszkę pieniążków pobrać z bankomatu. Potem jedziemy właśnie po tą koszulkę, zaczęłam Wam mówić. Jedziemy odebrać koszulkę w Sebastianka. Będzie pasowany na harcerza w czwartek, tak? Będziesz miał taką specjalną chustę i do tego właśnie musi mieć specjalną koszulkę polo w kolorze zielonym. Więc my jedziemy ją odebrać. Ja znalazłam taką używaną koszulkę na Facebooku Marketplace i dzisiaj właśnie umówiłam się z tą osobą sprzedającą, żeby odebrać ją. Nie mogę za dużo gadać, bo właśnie ruszamy, nie możemy zbyt długo tutaj stać na stacji. Oh, wow. Wszystkie bankomaty zamknięte tutaj u nas w Morrisonie. Są jakieś roboty, więc Greg musiał iść do środka sklepu, żeby
coś kupić i pobrać pieniążki, nie? So what did you buy? I just got this because I need to get the cash and keep my skin soft. Yes. Greg wziął sobie taki balsam do twarzy, żeby mógł pobrać pieniążki. My jedziemy dalej, bo Augustinka już śpiąca, zaraz jej pora drzemki. Jajka załatwione, jedziemy dalej załatwiać, po koszulkę teraz, tak? Tak. I portfel, pewnie. Ale słoneczko wychodzi nareszcie, bo tak było pochmurnie cały poranek, aż do tej pory. O! Tak to jest, jak się telefonem nagrywa. Więc odebraliśmy z Sebastiankiem właśnie teraz koszulkę do harcerstwa. Podoba ci się koszulka? Będziemy mogli te, jak się nazywa, batches przyszywać. Jak one się nazywają po polsku? Jak one się nazywają? Oh God, forgot the word. Odznaki! Odznaki, tak. Widzisz? Ty wszystko pamiętasz, tylko mama nic nie pamięta już teraz. Dobra, jedziemy teraz do Chatham Dockyard, tam trochę pochodzimy sobie. Byliście już tam z nami na pewno kilka razy. Jest tam bardzo ładnie. Jest bardzo ładnie. Rekomendowałbym, żebyś tam poszliście. Tak, tam jest bardzo ładnie, tam jest dawna stocznia. Więc pochodzimy, akurat słoneczko wyszło, więc idealnie. No why there's cost of coffee? Nie, ona chyba jest nowa. Jesteśmy już tutaj w Chatham Dockyard. Tam z tyłu widzicie historyczna stocznia Chatham, a z tej drugiej strony mamy sklepy. Ostatnio na Facebooku zobaczyłam, że prawie wszystkie lokale są wynajęte, więc jest dość sporo sklepów i teraz zobaczyliśmy, że jest również Costa Coffee. Jest też Starbucks, ale troszkę dalej, a Costa jest tutaj nowa. Więc my idziemy pochodzić, słoneczko wyszło, wychodzi coraz bardziej, coraz mniej chmur jest. Augustinka tutaj w wózku jest, ona przyznała nam w samochodzie. Więc zobaczymy, czy dalej będzie spała. Pewnie nie, bo zawsze jest zainteresowana nowym otoczeniem. Więc my idziemy troszkę pochodzić, wejdziemy również do środka. Pokażę wam tylko, jakie tutaj są lokale. A my pójdziemy tam do środka. Tam. My zaczynamy z Sebastiankiem oczywiście od sklepu Choice, czyli outletu Nexta, bo chcę zobaczyć dla niego koszulkę taką do wody, podobną co kupiłam dla Augustynki, więc zobaczymy, czy coś znajdziemy. A tutaj jest mnóstwo przecen, spójrzcie. Kupiliśmy to, co potrzebowaliśmy, teraz idziemy szukać portfela i daddy, tak? Spójrzcie, jaki piękny widok z windy. Jesteśmy teraz w sklepie Ręcz, ale raczej tutaj nie znajdziemy portfela dla Sebastianka. A tutaj zobaczcie, jesień już w sklepach. Halloweenowe już też rzeczy. Ale piękne wieńce. What shop? The one which we went to a long time ago. A tutaj jest właśnie destylarnia. There's a castle too. Tam też jest zamek po drugiej stronie rzeki Medway. Tutaj mamy destylarnię. Zawsze przyjeżdżam tutaj w listopadzie albo w grudniu, żeby kupić dla Grega jakiś alkohol, bo tam właśnie robią whisky, robią wódkę i gin. No? Nie, wina tam nie mają. Oh. I tutaj właśnie zawsze mamy wycieczkę i na pewno wam pokazywałam już kilka razy. A tam po drugiej stronie jest zamek, a tam jest mnóstwo łodzi. Pójdziemy tam pochodzić troszkę, bo jest piękna pogoda.
piękne łodzie, no nie? Tak, bardzo. Bardzo. Tam jest mnóstwo, tylko my tam nie możemy wchodzić. Kto to biegnie? Mama. Słucham. Idziemy na spacerek dalej, ho. O! Mama, I see a fish. Słyszę. Yes, I do. Mama, I see a fish. Ryby, widzisz? Ole, jaka wielka. Fish. Greg, but did you see how big it is? Tam, w tamtym miejscu ogromne ryby. Mam nadzieję, że zobaczycie je. Wow! Tutaj zawsze czujemy się, jakbyśmy byli na wakacjach, chociaż to tylko 20 minut od nas. A tutaj w środku jest również kawiarnia. Jest pięknie tam, ale dzisiaj nie będziemy tam wchodzić. Idziemy dalej, tak? O. Tam w domu. Jest naprawdę bardzo gorąco na podwórku i nie czekaliśmy nawet na most, żeby się otworzył. Poszliśmy jeszcze na lody. Nie było już wana z lodami, więc zjedliśmy lody po prostu z KFC i wróciliśmy do domu. Augustynka się nabiegała i zasnęła też dopiero w samochodzie, dlatego poszła prosto do łóżeczka, żeby mieć chociaż króciutką drzemkę, żeby przetrwała nam do wieczora. A ja pokażę Wam szybciutko najpierw nasze zakupy. A, tu mam. Sebastian kupił sobie portfel. Miałam ogromne szczęście, bo udało mi się kupić dla niego koszulkę taką chroniącą przed słońcem i po bardzo dobrej cenie. Kupiliśmy w Choice, czyli w outlecie Nexta. A tutaj jest ta koszulka, którą Wam pokazywałam w samochodzie. Sebastian właśnie uczy się przysięgi, którą będzie składał właśnie w czwartek, jak będzie pasowany na harcerza. Prania ją od razu wrzuca. I pierwsza rzecz to są spodnie dresowe. Bardzo one były tanie. One tak naprawdę były z Marks & Spencer na 9-10 lat.
i przecena jeszcze dalsza była na 2 funty. Tutaj jest cena. Tutaj jest ta koszulka, o której Wam mówiłam, która chroni przed słońcem. Ona jest na 90 lat i właśnie chciałam taką większą koszulkę, bo one są dość małe i obcisłe. I bardzo ładny kolor. I kosztowała ona tylko 2,50 z 14 funtów. Ostatnia rzecz to są spodenki. Takie kąpielówki, one też są z Nexta na wiek 10 lat. Kosztowały one oryginalnie 10 funtów, potem były przecenione na 4,50 i dalsza przecena 2,50. Tutaj jest cena. A tak wyglądają spodenki, prekiny. I to były wszystkie już rzeczy. Zaraz Sebastian przyjdzie i Wam pokaże portfel. A ja jeszcze szybciutko pokażę Wam nasze zakupy, bo rozłożyłam tutaj na kuchence, a Greg będzie za chwilę podgrzewał obiad, nasze resztki z tygodnia, bo chcemy powyjadać wszystko, co mamy, żeby się nie zepsuło. A my byliśmy dzisiaj w dwóch sklepach, byliśmy w Aldim i byliśmy w Aździe i prawdopodobnie jutro będziemy robić grilla, bo ma być znowu piękna pogoda, dlatego od razu kupiliśmy kilka rzeczy. I zacznę od tej strony. Mamy lody, jedne minionki, drugie Peppa Pig i mój ulubiony smak clotted cream, czyli gęsta śmietanka, ogórki, takie małe pomidorki, truskawki, z owoców jeszcze mamy tutaj mango, z warzyw papryka, kukurydza, też na grilla, cebulka dymka. Z tej strony mamy boczek, to jest polski boczek z polskiej sekcji Morliny. Boczek na śniadania na weekend. Kiełbasa polska, też Morliny. Mazurska kiełbasa. Na grilla mamy również hamburgery wołowe i skrzydełka, które zawsze kupujemy, bo one są przepyszne. Tutaj mamy smaki tych skrzydełek. Coś jeszcze? A, bułeczki do hamburgerów oraz tuńczyk w puszce, 4. Tutaj mamy puszki w tym opakowaniu. Tutaj Greg z tyłu, jak widzicie, przygotowuje obiad, a Sebastian już przyszedł pokazać swój portfel. O tak, kupiliśmy w tym sklepie Trespass. Tak, Sebastian sobie kupił, bo on za swoje pieniążki kupiłeś. Tak, to jest ze sklepu Trespass. Przecena była z 19,99 na ile? Na ile? 7,99. Tak. Chodź tutaj z tej strony. Bardzo ładny portfel. Szukaliśmy, nie mogliśmy nigdzie znaleźć tak naprawdę, nie? To Dawid nam znalazł. Na tobie znalazł. Spójrzcie, w środku zdejmiemy to. To ty zdejmuj. Jest. Bardzo fajny w środku. Właśnie takiego czegoś szukaliśmy, żeby były jak to, kieszonki na monety zapinane, tutaj na karty, tutaj może zdjęcia dziewczyny swojej włożyć, czy coś. Żartuję. Tutaj w środku też jest, spójrzcie, taki fajny zamek, tam można, jak to, papierkowe pieniążki włożyć. Fajny, cena też była bardzo dobra. I bardzo, bardzo super i bardzo dobry. Chyba najlepszy, który widziałam. Najlepszy, tak, to był na pewno najlepszy, jaki dzisiaj widzieliśmy. Były jeszcze inne, ale były jak to ze skóry, takie dla starszych osób na pewno. I trochę drogie. I były drogie, na pewno były drogie też. Ale ten jest idealny. Tak, więc udało się nam znaleźć portfelik, więc ty gotowy już jesteś na urlop. Masz koszulkę na plażę, spodenki na plażę. I teraz będę musiał włożyć pieniądze. Pieniądze, tak, na pewno. Na jakieś drobiazgi, tak? Tak. A ja pokażę Wam, wiecie co? Ja też już jestem gotowa, bo mam dwa stroje kąpielowe. Kupiłam je na Vinted też po bardzo dobrej cenie. Ja tam zawsze jak coś, jak się trafia, to biorę teraz. Kupiłam dwa stroje od tej samej osoby, dlatego było taniej, bo nie musiałam za przesyłkę płacić dwa razy. I za te dwa stroje zapłaciłam 7 funtów. Jeden jest granatowy. Ja w tym roku poszłam w jednoczęściowe. Ten jest accessorize. Przód tak wygląda, tył. Tutaj się zawiązuje, plecy odkryte. Tu jest drugi strój z New Looka.
koralowy bardziej kolor. I ten również ma podobny krój, tylko ma taki sznureczek tutaj. I tak wygląda przód, tył. Również tutaj zawiązuje się z tyłu i plecy są odkryte. My gotowi, tylko musimy już się pakować powolutku, a nasze pakowanie na pewno się zacznie w tym tygodniu. Dobra, czekamy na obiad, ja idę jeszcze zrobić kawę, bo nie wytrzymam chyba do wieczora. To ty tak śpisz? Augustynka chyba poczuła obiad i zrezygnowała z drzemki, tak? Poczytamy książeczki i poczekamy na obiadzik, tak? Daddy Pig. George. A to George, tak. Kto to? Kto to? Peppa. Daddy Pig, tak. Augustynka wczoraj powiedziała całe zdanie. Ja do Sebastianka mówiłam: Are you sure? Yeah. Tak? Jesteś pewna? Are you sure? I ona do Sebastianka podeszła i mówi do niego: Are you sure? Are you sure? Yeah. Jak już wracamy do domu ze spacerku, mówi: Daddy, we are back. Daddy, we are back. Albo Daddy, we are home. Więc powtarza bardzo dużo teraz. Kto to? Więc bardzo przyjemnie jest, jak coś powtórzyć nienacka. Ostatnio powtórzyła właśnie słówko nice. Peggy podawał śniadanko i się zapytał jej, is it nice? A ona tak po prostu powtórzyła nice. O, musimy lecieć. Greg mówi, że gotowy i zimny już się robi. Lecimy na dół. Chodź na obiadzik. Augustynka jeszcze niedawno zjeżdżała na dupce, żeby szybciej było, a teraz nawet nie chce podać rączki, jak schodzi po schodach. Chodźmy. Jeszcze masz czas na tańce. Chodź, bo daddy czeka. Chodź. Chodź, ślicznie. Ready, ready, go. Ready, steady, go. Hop. Ślicznie. My już przyszłyśmy na obiad, a na obiad dzisiaj spaghetti bolognese. Tutaj mamy ser i chlebek czosnkowy. Now you need to sit in your chair. Are you sure? Sure, sure? Sure. Are you sure? That's me. Sure. Jesteśmy już po obiedzie. Ja przyszłam się z wami tylko już pożegnać, bo robi się późno. Jesteśmy wszyscy zmęczeni. Chyba to od pogody, bo jest naprawdę bardzo ciepło, i od spaceru, który zrobiliśmy sobie nad rzeką Medway. Jutro planujemy napełnić nasz malutki basen wodą. Mam nadzieję tylko, że się wmieścimy we czwórkę i będziemy się chłodzić chyba przez cały dzień. Więc ja dzisiaj z wami się żegnam. Dziękuję bardzo, że wytrwaliście do końca. Nie zapomnijcie o kciukach do góry, o subskrypcji i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa. Pa. Pa.